Witajcie moi drodzy, witam was na moim kanale. Jak widzicie, standardowo piję yerbę. Przepraszam was za mój głos, jestem lekko ochrypnięty, przeziębiony. Dlatego początek tygodnia spędzam w domu, a tak przypadło, że dzisiaj golenie troszeczkę wyjątkowe. Z powodu, no, ciężko się przyznać, ale cyferka stuknęła mi wyżej, także na 34 i pędzi dalej, więc dzisiaj takie małe, można powiedzieć, urodzinowe golenie. Ale cóż, po wczorajszym filmie Martina z YMMV6, który tak naprawdę zainspirował mnie do nagrania tego wideo, stwierdziłem, kurczę, no tak tęsknię za takim właśnie goleniem, które uwielbiam, więc mówię, dobra, robię dzisiaj wideo z gatunku po prostu śródziemnomorskiego rumu. Także zapraszam was do dzisiejszego wideo i życzę mile spędzonych chwil. Już tłumaczę, mydełko nie byle jakie, można powiedzieć. Z jednej strony dla mnie wyjątkowe, bo było jedno z pierwszych, które kupiłem z tej firmy. I powiem szczerze, że jak odkręciłem tygiel, to mówię, Boże Święty, co to za zapach. Potem się wczytałem i mówię, okej, dobra, już rozumiem, o co chodzi. Bo czułem gdzieś ten zapach, nie wiedziałem, gdzie on konkretnie jest. A jest to mydełko producenta firmy Razorock. Jak widzicie, Razorock Black Bay. Wczoraj Martin golił się również Bayramem z OSP, więc mówię, wezmę. So, Martin, jedziemy z tematem. Także myślę, że mydełko naprawdę, naprawdę ciekawe z tego względu, że swym wyglądem, zobaczcie, jest niczym glony na statku poprzyklejane do kadłuba. Tak bym to określił, mi się z tym to od razu skojarzyło. Jak będziecie kiedyś w Gdańsku czy w Gdyni, zobaczycie statki albo jakieś kutry, które stoją, one są wszystkie obrośnięte takim właśnie, takimi glonami. I faktycznie jak się powącha, to jest taki fajny, ziemisty zapach, taki korzenny z jednej strony, z drugiej strony jest gdzieś ten rum, ale to nie jest taki zapach, który przywodziłby od razu na myśl, że kurczę, jest to Bayram, taki typowo amerykański, taki z jajem. Razorock stworzyło coś zupełnie innego. Zobaczcie, taki jest skład. Mam nadzieję, że ostrość się w końcu ustawi. Także cóż mogę powiedzieć, Martin, you inspired me to do this video. I tak, kilka słów od producenta, bo mówię, wejdę, poczytam, zobaczę, co jest na jego stronie, jak on to opisuje. Mydełko oczywiście jest miękkie, daje się łatwo przełożyć do michy. Także zobaczcie, już jest przełożone. Oczywiście zielone. Druga rzecz taka, Razorock Black Bay, napisali na stronie Razorocka, że to długo oczekiwany zamiennik klasycznego Captain's Choice Bay Rum. Okay. Z naturalnym zapachem wawrzynu, czyli liścia laurowego. Powiem wam szczerze, jak to przeczytałem, poszedłem od razu do kuchni powąchać tytkę z liściami laurowymi i faktycznie jest ten zapach tam. Z nutą przypraw w tle i rumu. Okej. Okay. Super formuła Razorock została wzbogacona o masło shea, olej arganowy, aloes, lanolinę i węgiel drzewny, które odżywiają skórę po goleniu i zapewniają doskonały pocisk maszynce. Zobaczymy. Ja wiem, że tak. Nie obawiaj się, gdy otworzysz mydełko. Dodatek węgla drzewnego, który doskonale odtruwa i regeneruje skórę, nadaje mydłu intensywny zielony kolor i to jest mydełko tak wyjątkowe, niż kiedykolwiek wcześniej. Powiem szczerze, że ja czegoś takiego nie miałem.
Potem zacząłem zamawiać mydełka z raz w rok jak wariat, ale faktycznie to mydełko dla mnie było takim przełomem, które stwierdziłem, że mydełka o zapachu Bejrumu zostaną moimi ulubionymi. I tak, czym się będę golił? Przejdźmy już do rzeczy, dosyć tej pogawędki. Maszyna Razorock Game Changer, oczywiście nie mogłoby być inaczej. Do tego derby premium. Pierwsze użycie jest to trzecia żyletka z tej paczki. Jak na razie dwie z tych żyletek okazały się naprawdę spoko. Do wyrabiania użyję, powiedzmy, mojego ulubionego Yaki Brush 24 mm Tuxedo. I po goleniu pasujący ze sobą oczywiście Black Bay. I tak. Zejdę na dół, zwilżę twarz, wyrobimy pianę, przejdę do golenia i zobaczycie. Jak widzicie, mydełko jest przełożone. Dałem kilka kropel wody na nie. Stawię sobie, niech sobie kapie woda. Zapachy, jakie się uwydatniają podczas wyrabiania tej piany, są naprawdę bardzo charakterystyczne i niczym niepodobne do mydełek bejrumowych, które używałem wcześniej. Największym zaskoczeniem będzie to, że tutaj cztery kropelki, jak widzieliście. Największym zaskoczeniem będzie to, że piana również jest koloru zielonego po wyrobieniu. Także jest to bardzo, bardzo fajne, ciekawe doświadczenie. Zobaczcie, piana zaczyna nam się tworzyć. Bardzo ciekawa, bo taka w odcieniach zielonego cały czas, lekko żółtego.
Zobaczcie, piana zaczyna nam się tworzyć, fajna, gęsta. Weźmiemy, damy jeszcze kilka kropelek. Zobaczymy. I tak, powiem Wam szczerze, że zapach, który czuję, to na pewno nie jest rum, lecz bardzo trawiaste takie przyprawowe zapachy, wymieszane z morskimi. Bardzo ciekawe mydełko, można powiedzieć. Jedno z najciekawszych, jakie posiadam. Jak słyszycie, jestem lekko chory, ale mam nadzieję, że szybko mi przejdzie. Damy jeszcze dwie kropelki, niech się. Dobra. Myślę, że to już będzie w zupełności. Wystarczy. Myślę, że taka piana w zupełności nam wystarczy. To jest to. Dobra, nie będziemy kręcić więcej. Chociaż powiem szczerze, że to kręcenie wciąga, można by było kręcić i kręcić. Dobra, jest gotowe. Przejdźmy do góry. Ok. To co? Zwilżę twarz. Mam nadzieję, że dobrze jest ustawione. Ok. Piana żółtego koloru o bardzo fajnym, intensywnym zapachu przypraw. Piana wyszła bardzo fajna, gęsta. Dobra, to jedziemy z pierwszym przejściem. Cóż mogę powiedzieć? Fajny pocisk. Dobrze idzie maszynka. Z tą żyletką można powiedzieć, jak na razie dla mnie się sprawdza naprawdę w porównaniu do żyletów czerwonych jakoś kosmiczna. Choć wiadomo, Paul Silvery to nie są. Jak za tę cenę, naprawdę przyzwoite żyletki.
powiedzieć, że zarost dwudniowy praktycznie zgolony. Mydełko pozostawiło fajny, śliski film. Możemy nakładać pianę przed drugim, ale oczywiście gdyby kilka kropel nie wpadło do miski, to by było święto nawet w urodziny. Ale to się przejmować. Tylko cóż mogę powiedzieć, wszystkim entuzjastom tradycyjnego golenia na pewno mogę polecić to mydełko. Fajne. Fajne jest zarazem dla wszystkich, którzy lubią zapach. Zapachy cięższe, ale też sprawdzi się dla tych, którzy lubią te świeże, te morskie, takie lekko zielone zapachy. Bardzo fajna, uniwersalna, bardzo fajna, uniwersalna kompozycja. Powiem szczerze, za nieduże pieniądze, naprawdę fajne mydełko. Oczywiście zamieszczę wszystkie produkty, które tutaj używam, tak, mydełko, żyletki, zamieszczę pod filmem linki, żebyście sobie mogli sprawdzić, poczytać ewentualnie. A może ktoś z Was zachęcony tym filmem zamówi sobie takie mydełko. Czemu nie? Można by powiedzieć, że po temacie. Weźmiemy to co zostało w pędzlu, a zostało tego sporo. Nałożymy na twarz. Jako takie przygotowanie do aftershave'a. Oczywiście, jak zauważyliście, ja golę się dwa razy z włosem i mi takie golenie po prostu wystarcza. Wiadomo, są entuzjaści golenia się pod włos, ja do nich nie należę. Co za tym idzie, nie jestem może jakoś na punkcie niemowlaka ogolony, ale takie golenie mi po prostu wystarcza, nie mam podrażnień po goleniu.
tak naprawdę czego chcieć więcej. Pędzelek wytrzymy. Zagrada Familia 24 mm, naprawdę przyzwoity pędzelek. Polecam wszystkim. Jeden z najlepszych, jakie miałem. Bardzo fajny. Dobrze, zmyjemy co zostało. Zobaczcie, zostaje jakoś jakieś tam trochę coś jeszcze na twarzy. Widać, że mydełko daje ochronę cały czas. Myję zawsze zimną wodą, zmywam, by pozamykać pory w skórze. Też to jest taka cenna rada, uwaga dla wszystkich początkujących. Tak, skórę mam gładziutką, fajny poślizg został na twarzy, naprawdę dobra ochrona, jak za mydełko, które kosztuje 50 zł, naprawdę raz za rok wykonał tutaj kawał dobrej roboty. Oczywiście troszkę w uszach musi być. Nie widzę żadnych podrażnień, także żyletka naprawdę fajnie się sprawdza. Powiem szczerze, że używam ich któryś raz z rzędu, trzeci. To jest trzecia żyletka założona i na razie wszystkie były powtarzalne. Gdzie naprawdę z tego co czytałem, bardzo dużo ludzi narzeka na te żyletki, że są nieregularne, są wykonane niechlujnie, szarpią, drapią. Bóg wie co jeszcze. Na maszynie zobaczcie, zostało trochę osadu. Także zmyję to sobie później na spokojnie. I tak, przejdźmy do najprzyjemniejszego, można by tak powiedzieć, punktu golenia, czyli nałożenia aftershave'a. Aftershave, jak widzicie, jest na bazie alkoholu. Przezroczysty, w butelce przypominającej nasze małpki w żabce. Skład ma, nie wiem czy będzie dobrze widać. Made in Italy, ale importowane do Alaura Boulevard, Aurora, Ontario, Kanada, czyli robione do Kanady, a trafiło jakimś cudem do Polski, do mnie, fajnie. O, i tu już jest czuć, tu jest czuć rum. Czyli aftershave jest troszeczkę inny niż mydełko. Jak to raz za rok robi z koreczkiem, żeby nam się nic nie wylało. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie czuć tutaj ten rum. Jest tutaj troszeczkę cieplejszy zapach, ale czuję na twarzy delikatne chłodzenie, więc fajna sprawa, powiem szczerze. Taki,
taki orzeźwiający. Naprawdę dam jeszcze kilka kropel, bo naprawdę warto. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo zaskakujący zapach. Z jednej strony rum, z drugiej strony lekko chłodząco, miętowo, z drugiej strony czuć tą zieleń tego liścia laurowego, naprawdę, i tych przypraw. O, powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. I cóż mogę powiedzieć? Mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że polecam Wam ten produkt. Naprawdę, o, super, super rzecz. Wiem, że może czasami się powtarzam w swoich filmach, ale nie miejcie mi tego za złe. Naprawdę produkt warty zakupu. Oczywiście dla wszystkich fanów Bejrumu, takim jakim jestem i ja. Także cóż. Yerba w dłoń. Życząc Wam przyjemnej reszty dnia. Ja spędzam ją w domu. Troszkę zakatarzono, chory. Muszę się wyleczyć, także myślę, że będzie wszystko ok. Także trzymajcie się, wasze zdrowie. Do następnego. Cześć.